Panie marszałku, nie przesądzając o winie, bo o winie marszałka Grodzkiego będzie decydował sąd, ale marszałek Grodzki będzie sędzią we własnej sprawie. Będzie decydować, kiedy będzie procedowany, kiedy będzie głosowana jego własna sprawa. Czy to nie jest jakaś luka w regulaminie Senatu? No myślę, że jest to luka. Myślę, że po prostu twórcy regulaminu Senatu, również twórcy ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, no nie przewidzieli w swoich przewidywaniach, że taki wniosek o uchylenie immunitetu może dotyczyć samego marszałka Senatu. To jest sytuacja bezprecedensowa. Pierwszy raz taki wniosek wpływa i rzeczywiście tak jest skonstruowany regulamin, że ten wniosek wpływa tak naprawdę na biurko marszałka Senatu, więc on jest niejako sędzią we własnej sprawie. Co prawda zarzeka się pan marszałek, że nie będzie tutaj żadnych wpływów używał, żadnych takich działań blokujących nie będzie podejmował, ale nawet dzisiaj pytałem go na prezydium Senatu, co dzieje się z wnioskiem. No powiedział, że został odesłany do Biura Spraw Senatorskich i analizowany jest pod kątem zgodności formalnej, czy tam nie ma jakichś braków. No i to teraz pan marszałek tak naprawdę będzie decydował, czy są braki, czy odesłać wniosek z powrotem, czy nadać mu dalszy bieg. No, terminów tutaj takich stricte nie ma, które by obligowały pana marszałka do podejmowania konkretnych czynności. Jeszcze raz to podkreślam, no, nie mam innego wyjścia w tym momencie, w tym stanie prawnym, regulaminowym, jak po prostu liczyć na uczciwość i dobrą wolę pana marszałka. Powiedział, że jeżeli tylko wniosek rzeczywiście będzie spełniał warunki formalne, to zostanie skierowany do Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich. No ale cóż, no, arytmetyka w Senacie jest taka, że zdajemy sobie sprawę z tego, że doktryna Neumanna w Senacie zadziała i pan marszałek się wybroni, żeby tak naprawdę zdjąć z siebie całe to odium takich właśnie podejrzeń, że działa we własnej sprawie. Myślę, że po prostu powinien się zrzec dobrowolnie immunitetu. Wielu posłów to zrobiło. Senator Kogut to zrobił, prawda? No właśnie, często się próbuje tutaj szukać jakiejś analogii pomiędzy przypadkami polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że obywatele jak się przyglądają takiemu używaniu immunitetu parlamentarnego, to są zdegustowani. Widzą, że to nie ma nic wspólnego z działalnością, z wykonywaniem mandatu posła czy senatora, tylko jest pewna taka droga uchylenia się od odpowiedzialności karnej. Każdy inny obywatel na tym etapie postępowania karnego miałby postawione zarzuty. Pan marszałek jest chroniony przez immunitet i tak naprawdę to odium kopert będzie nad nim zawsze gdzieś spoczywało. Nigdy się od tych podejrzeń nie uwolni, jeżeli nie przetnie tej sprawy właśnie stając przed wymiarem sprawiedliwości jak każdy inny obywatel.